19 grudnia po raz trzeci radni Rady Powiatu zebrali się na obradach. Tym razem podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. Ustalono skład liczbowy i osobowy komisji stałych oraz podjęto uchwałę w sprawie wynagrodzenia starosty ostrockiego. Punkt ten wywołał najwięcej dyskusji. Jedna z radnych zgłosiła propozycję wynagrodzenia, która nie uzyskała jednak akceptacji. Radni powiatu spotkają się jeszcze raz 30 grudnia, kiedy to będą debatować nad 8-punktowym porządkiem obrad. Rozpatrywać będą m.in. 3 punkty związane z budżetem kończącego się 2014 roku. Podjęta zostanie również uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.